sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Tak, dziękuję bardzo. Zajęliśmy się czterema sprawami. Pierwszą to było pismo mieszkańca w sprawie nadmiernej prędkości na ulicy Bojki. Jadąc w dół, na później nagle kierowcy się dziwią, że nie mogą zahamować, bo tam jest dosyć stromo i nagle wyjeżdżał na skrzyżowanie na Stojowskiego. To problem został zgłoszony tutaj panu Mariuszowi ze Straży Miejskiej. Drugą sprawą to był brak samochodu i niebezpieczeństwo, które się czai przy ulicy Białoruskiej koło przychodni w postaci spożywających alkohol panów wieczorową porą. To pani radny tutaj. Także to ten program również został zgłoszony i myślę, że na pewno będziemy obejmować szerzej współpracą ze Strażą Miejską. Szanowni Państwo, dajmy mu głos, ma Pan Przewodniczący. Trzecia sprawa to był Bezpieczny Kraków, to znaczy zbliża się wręczenie nagrody Bezpiecznego Krakowa za wybitne osiągnięcia NRW, wszystkich funkcjonariuszy w naszej dzielnicy. My tutaj chyba tak, panie Krzysztofie, chyba tak z komisji wnioskowaliśmy, że zgłaszamy pana Mariusza Dziegiera, tak? No tak, chyba. Tak, to jest przedstawiciel Straży Miejskiej, który przychodzi na każdym posiedzeniu komisji. Jest faktycznie. Tak, dokładnie. I zawsze kontakt telefoniczny. Zawsze kontakt telefoniczny z panem jest. Myślę, że nie ma się czego szczepić. Natomiast ze Straży Miejskiej podobno ma być pan naczelnik, więc jak tam między sobą załatwią, to nie wiem. Ale to już nie nasza sprawa. Także 21 marca jest posiedzenie Komisji Bezpiecznej Kraków. Jeżeli ktoś ma jakieś wnioski, ewentualnie jakąś propozycję swoją, to zapraszamy. I ostatnim tematem, który się zajęliśmy, to był projekt grafiki, który ma być obradowany w Radzie Miasta. Problem graffiti w mieście Krakowie. No i tu była dyskusja, czy graffiti jest problemem, czy nie problemem, co traktować jako graffiti. No nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko w Radzie Miasta, w jaki sposób, jakie ramy to ubiorą. No i tyle. Następne posiedzenie, ale to może być. Może ja jeszcze przewodniczącemu przekażę, bo akurat dzisiaj opiniowałem pismo odnośnie Bezpiecznego Krakowa. To i tu jest inne nazwisko tego policjanta, ja bym chciał zobaczyć. Ale nie, to był ze Straży Miejskiej, a tu z policji przyszło, tak? Tak. Kogo z policji? Też chcą kogoś nagrodzić. Proszę przeczytać kogo z policji. Aspirant sztabowy, tak? Tak. Zastępca naczelnika Wydziału Kryminalnego, pan aspirant sztabowy Jacek Korbiasz. No to jest dobra informacja, bo rok temu akurat pan Bogusław Krępel niestety nie wyznaczył nikogo z policji, bo uznał, że żaden z panów nie zasługuje. Także no, zobaczymy, co na Bezpiecznym Krakowie. Ale czy ten pan sztabowy ten sztabowy to jest 6 komisariatu? Pytania związane z działalnością. Chciałbym Państwa zadecydować, bo zmierzamy do końca, ale trzymajmy się tego. Proszę Pani Rada. Też Rada wyrażała swoją opinię na temat, kogo typuje do tej nagrody, to pamiętam, żeśmy to przyjmowali uchwałą Rady Gminnicy. Komisja nie typuje, tylko jesteśmy członkami wszyscy tego Bezpiecznego Krakowa. Tak samo jak przedstawiciele szkół w ten sposób. I to czyli tylko osoby, które są. Ktoś z Państwa radnych jeszcze się chce? Pan Przewodniczący Sadecki, pół roku temu, tak mniej więcej, każdy może troszkę mniej, na posiedzeniu komisji, tam właśnie pan kierownik Dzięki tłumaczyłem mu, gdzie stoją na parkingu samochody. No i te samochody zostały stamtąd usunięte na bardzo krótki okres, ponieważ to jest na łuku przy ulicy, koniec ulicy Estońskiej, początek ulicy, czy tam z tyłu, czy Estońskiej z ulicą Trybuny Ludów.
I nie stąd, nie znowu pojawiły się tam znaki, że tam jest parking. No i sobie spokojnie mieszkańcy dalej parkują. Rozmawiałem z panem Cięgiem, rozmawiałem z panem właśnie tym Kremplem, tak? Komendantem. Potem rozmawiałem też z Wydziałem Ruchu Drogowego. I no, jest taka sprzeczność opinii, choć konsternacja, no bo to jest teren spółdzielczy. Aha, jeszcze rozmawiałem z Zikitem. Z Zikitem mieli do mnie zadzwonić, powiedzieć, mi nic nie powiedzieli. Po prostu temat jakby upadł, po kolejnej interwencji nic nie dało. Bo teren jest w rozumieniu prawa prywatny, ale jest też prawo o ruchu drogowym i wydaje mi się, że na ruchu, na chodniku nie powinny stać auta i zarządca, czy też właściciel, no tutaj to jest sprzeczność, jak to nazwać, nie ma prawa sobie postawić, gdzie chce, znaków, że tam jest parking. Zrobił tak i tak jest. Pan ze Straży Miejskiej obiecywał mi, że sprawdzi to u prawników. Z policji proponowali, żebym napisał pismo, ale prosił Radę Dzielnicy, żeby napisała pismo. I wszyscy mówią, o co panu chodzi, przez drugiej strony też jest chodnik. No ale to nie jest tak do końca, że idzie się chodnikiem i nagle stoją auta, w związku z tym trzeba przejść na drugą stronę ulicy i trzeba wysiedzieć cicho. No, to mi się bardzo nie podoba. Nie jest tak. Zawsze jest półtora, że można przejść chodnikiem. A chodnik tam został zupełnie wyłączony z, jak sama nazwa, podchodzenia. Także wydaje mi się, że to jest no, już semantyczna sprzeczność. Nie mówię o taką prawdę. Oni tam stoją tak, że stoją całą szerokością chodnika, po prostu w ogóle nie stają ani trochę na jezdni i chodzi. Zrobili sobie dwa tygodnie temu znaki, spółdzielnia postawiła, no i mam takie pytanie no, do pana przewodniczącego i do zarządu, czy można byłoby ten temat jednak odkręcić trochę, no bo no, tak nie może być według mnie, że to, że to jest teren spółdzielczy, ale droga jest z jednej strony publiczna, z drugiej strony publiczna, bo fragment jest spółdzielczy, żeby chodnik nagle przestał funkcjonować, to dlatego, że brakuje tam miejsc parkingowych. No tyle, dziękuję. Zresztą tak, możemy to zrobić w ten sposób, że na najbliższym posiedzeniu, które się odbędzie w kwietniu, albo ewentualnie jak nie wygra się tam zrobić zdjęcia, opisać sytuację i wysłać pismo, bo niestety wszystko pisanie trzeba potwierdzać telefonicznie albo ustnie. Mógł pan zapomnieć na przykład, albo nie na innej stronie. No właśnie, bo już się podpisał. Czy pan radny był zarządcy i właściciel, albo... Nie byłem, ale to się jeszcze. Ale przez lata, ja nie mogę odpowiedzieć, przez lata byłem członkiem spółdzielni Podgórze i znam bardzo dobrze panią prezes i jakoś wydaje mi się, że przez policję, przez Straż Miejską, przez Zikit i przez wszystkie siły możliwe szybciej się załatwić z panią prezes. Tak jest moje osobiste. Na pewno kwestia bezpieczeństwa jest priorytetowa. Natomiast z drugiej strony tutaj trzeba brać pod uwagę, że miejsc parkingowych na terenie tej dzielnicy brakuje. Czy akurat my powinniśmy walczyć o likwidację miejsc i zwalczać miejsca parkingowe w tamtym rejonie? No, mam pewne wątpliwości. Ale to oczywiście trzeba rozważyć, na ile miejsca parkingowe będą tam determinować jakieś zagrożenia dla przechodniów. To pan radny twierdzi, że tak, ja mam pewne wątpliwości, ja też byłem w tamtym rejonie i zresztą na mnie na dyżur dzwonili mieszkańcy z tamtego rejonu, którzy mają problemy z zaparkowaniem samochodów akurat tam. No, nie. Także to trzeba wyważyć, bo tutaj są różne interesy i tak jak mówię, to jest istotny problem z miejscami parkingowymi. Natomiast no, oczywiście bezpieczeństwo przechodniów, bo to jest kwestia absolutnie priorytetowa. Nie powinno być wątpliwości. Czy ktoś z państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos?